Idziesz? No idź, bo mnie spowalniasz. Chodź, Baryłko, pójdziemy tu na pomost, zobaczymy, co słychać. Dzień dobry, moi kochani ludzie. Witam się z wami serdecznie, ale to bardzo serdecznie w nowym filmiku. Dzień dobry, moje kochane dzieciaczki, robaczki. Dzisiaj nietypowe powitanie, bo nad stawem. A co? Zmienimy sobie trochę, jak nie ma tu żadnego namiotu, to możemy zacząć filmik od powitania nad stawem, bo jak wiecie, pitulowo jest niedrożne, że się tak wyrażę. Idziesz? Gdzie on tam zniknął? W sumie to miałam nie nagrywać, ale tak sobie teraz pomyślałam, że nabrałam ochoty, żeby się jednak do was odezwać. No chodź! Chodź, kocie, chciałam powiedzieć. Barek! Muszę poczekać na niego, bo on to jest taki, że jak będzie ktoś szedł z psem, to on pójdzie za tym psem. Cześć widzowie, dzień dobry, witam się z wami serdecznie, ale to bardzo serdecznie. Mamusia mnie zmoczyła przed wyjściem, także żyję, wytrzymam trochę. Ale jak jest ciepło, ludzie, normalnie czaszka mi dymi. Co tu słychać? Rybitwy znowu gdzieś zniknęły. Jakieś pojedyncze sztuki się ostały. A tutaj, kto tam siedzi na wyspie? Mewy i rybitwy. Nie wiem, czy widzicie. Pijesz? Piję, piję, bo przecież nie daję rady. No co ty? Nie mam stika. Nie przewidziałam nagrywania, tak jak powiedziałam. Czy wy widzicie, czy nie widzicie? Chyba nie widzicie, same rybitwy może widać. O, 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 teraz mewa leci. No są, są mewy. Mewy i rybitwy. Wczoraj wieczorem tak hałasowały. Takie fajnie było słychać. Siedziałam sobie w ogródeczku, oczywiście byłam wieczorem na spacerze. No jest pięknie, takie prawdziwe lato. Co, Baryłeczko kochany, gdzie masz patyczek? Patyczek czeka, oczywiście. Wiecie co, jak sobie pomyślę, że mam obejść ten staw i wyjść tam na ten wał, w to gorąco, tak się zastanawiam, że chyba pójdziemy sobie tutaj tędy, tą naszą stroną taką fajną, zieloną, dojdziemy sobie cieniem tam do tamtej strony i tamtędy wrócimy. Nie będziemy szli przez ten wał, bo jest za gorąco. Naprawdę, no znowu się takie, wiecie, ekstremalne temperatury porobiły. Co prawda to nie jest 40, ale jest jeszcze wcześnie rano, będzie cieplej. No ale mówiłam wam już, że to tylko kilka dni, także nie jest tak źle wcale. No i kochani ludzie, co tam u was słychać? Dajcie znać, czy u was znowu ciepło, czy zimno? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, co tam się u was dzieje, bo wiem, że upały odpuściły. Ostatnio mi pisaliście. Jejkuś, jaki zapach od stawu. Zapach jeziora. A już wam tłumaczyłam, że w Anglii są troszeczkę inne te zapachy. Tak samo las nie pachnie w Anglii, tak jak polski las. Ze względu na to, że klimat jest inny, że jest ta wilgoć, to nie pachnie tak fajnie ściółka, nie pachną pola. Żeby ten zapach się pojawił, to musi być bardzo ciepło i długo nie padać. A ponieważ tak jest od jakiegoś czasu, że nie pada, a jeżeli pada, to bardzo mało, i pojawił się zapach lata. Już wam wcześniej, we wcześniejszych filmikach o tym mówiłam. To jest tak fajne, wiecie co? Ja bardzo tęsknię za zapachem lasu polskiego, za zapachem łąki. Baryła. Brakuje mi tego, brakuje, i jak tutaj się robi tak fajnie, to od razu jest mi lepiej na duszy. Nie wzięłam ziarna. Może się rozkrzyczy? Nie, no ja nie wiem, czemu one takie ciche są. No kurczę, tak to drzewo mi dokładnie zasłania
wiecie co, zobaczę, przejdę na drugi pomost, ale czy to coś da? Chodźcie, przejdziemy sobie i zobaczymy, czy na drugim pomoście to się da, czy nie da. Nie, no to jest chyba bez sensu pomysł, ale może z tej strony jakieś mewy będą. Najchętniej to ja bym sobie wzięła kawiczkę i posiedziała z wami i popitoliła, bo w Pitulowie ono coś tam widać, ale też drzewo zasłania. Przybliżymy troszeczkę. Czy coś to polepszyło? O, nie za wiele. Tury bitwa przed nami. W Pitulowie to też to słońce tak szybko tam się przy stole robi. Grzeje? Jestem bardzo ciekawa, bo jak sierpień wygląda, to już wiemy. A we wrześniu też bardzo ładnie jest często. No i wiecie, o co mi chodzi? O to mi chodzi, że nie wiem, co z grzybami, bo tu w ogóle nie pada. Suchusieńko. Do lasu nie jeździmy. No w ogóle nigdzie nie jeździmy przez baryłę. Nawet się tak zastanawiam, już wam mówiłam, nieraz sygnalizowałam, że się zastanawiamy, jak to z tymi grzybami w tym roku będzie. No zobaczymy. W sumie wiecie co, jak wieczorem z baryłą wychodzę i już w ogóle słońce nie świeci, to on idzie bardzo ładnie. Nawet przede mną wczoraj to tak dreptał i z patyczkiem i świrował. Na pewno jeszcze widzi dobrze, bo prawie zupełnie ciemno było, a patyczek mu rzucała mi znajdywał. Piękno pióra pływa tam dokładnie, ale myślę, że w ogóle jej nie widać. Przybliżę troszeczkę na tyle, ile mogę. Jak się dobrze przypatrzycie, to ją dojrzycie. Punkcik, ona się przesuwa. Gdzieś tam jest w tej chwili. Jest cały czas na stawie, kochana nasza dziewczyna, także fajnie. Ale sympatycznie. Popływałoby się, wiecie, jak mi brakuje. Ja to jestem taka kaczka wychowana nad jeziorami. Wszystkie wakacje mojego dzieciństwa i takiej tej młodości, no to spędzałam nad jeziorem. Najpierw z tatą, potem ze znajomymi, znaczy najpierw z tatą, potem były obozy harcerskie, a potem to już, wiecie, na konie się jeździło, tam mieliśmy jezioro i po prostu zawsze były jeziora. I jak wyjechałam do tej Anglii, to dwie takie najsmutniejsze w sumie, znaczy najsmutniejsze, dwie rzeczy, za którymi najbardziej tęskniłam, to właśnie były jeziora i las. Tego mi bardzo brakowało. Z drugiej strony, znaczy na początku tego nie odczuwałam, bo byłam zauroczona wrzosowiskami, morzem, górkami, tymi potokami górskimi, owieczkami. To było po prostu dla mnie takie odkrycie i coś nowego, zupełnie inne klimaty. Byłam zauroczona angielską zimą, tym, że nie ma tych mrozów takich. Pamiętam, że pierwszą zimę w 2006 roku to przechodziłam w kurtce jeansowej. Nie zdążyłam nawet kupić zimowej kurtki, bo po prostu było tak ciepło. Ale to była też ekstremalnie ciepła zima. No i tak właśnie po jakimś czasie do mnie dotarło, że jednak mi brakuje tych jezior polskich i lasu. No ale wiecie, zawsze coś za coś, tak? No nie ma tak, żeby było idealnie. Wiecie co? Ja wam powiem tak, jakbyśmy mieli w życiu idealnie, to byśmy nie doceniali tego piękna, czy jakiegoś chociaż nawet malutkiego luksusu, czy tej natury. No nie dałoby się, nie dałoby się doceniać, wszystko by spowszedniało. A tak to wiecie, czekamy na tę wiosnę, na lato, na jesień. Też często mi piszecie, że jesień to jest wasza ulubiona pora roku. Czekamy na święta, czekamy na wyjazd do natury. Czekamy na jedno, na drugie, na trzecie. No w sumie to nasze życie to właśnie tak wygląda. Ono się składa z tego, że właściwie cały czas na coś czekamy, prawda? I nawet jeżeli mamy to życie smutne, jeżeli nam się nie udaje, jeżeli mamy jakieś traumy, choroby, odchodzą ci bliscy, jeżeli to nasze życie się
wiecie, jeżeli jesteśmy rozsypani na cząstki, jeżeli wszystko straciliśmy, jeżeli to wszystko się rujnuje, uwierzcie mi, że można to odbudować. Można to odbudować malutkimi kroczkami, po prostu trzeba się przestawić, trzeba odłączyć się od tej przeszłości i żyć przyszłością. To chyba chciałam wam powiedzieć, tak na okrętkę troszeczkę, ale myślę, że zrozumieliście, wiecie, o co mi chodzi. Nie ma tak w życiu, że jest cały czas idealnie. Już wam nieraz mówiłam, że mamy taką sinusoidę, prawda? Pod górkę, z górki, pod górkę, z górki i potem doceniamy te fajne chwile, momenty, wyłapujemy i wtedy możemy naładować te nasze akumulatorki, robi nam się lepiej na duszy, sympatyczniej. Odczuwamy taką radość, spokój, ale nad tym trzeba pracować, wiecie co? Nie można się pogrążać w te złe myśli. Pamiętacie, mówiłam wam na jednym z ostatnich vlogów, że po prostu mózg to jest taka machina. Jeżeli my zaczynamy myśleć pesymistycznie, negatywnie, to ten mózg nas pogrąży w tę czarną dziurę, czarną otchłań i będzie jeszcze gorzej. Dlatego pamiętajmy, żeby coś nowego zbudować, żeby coś się wydarzyło. Nie może każdy dzień być taki sam. Nie możemy się budzić i myśleć negatywnie i tę machinę nakręcać tych złych myśli, tylko po prostu musimy myśleć pozytywnie. Musimy myśleć pozytywnie i budować w swojej świadomości tę fajną taką przyszłość, kiedy jesteśmy uśmiechnięci, szczęśliwi, kiedy to życie nam się podoba i kiedy jesteśmy po prostu sami sobą. Prawda, baryłeczko? Nawet ptaszyska potwierdzają to, co mówię. Słyszycie? Gadajcie, gadajcie. Ależ sympatycznie. Taki to dzisiejszy przekaz i ja myślę, że już nie będę nic więcej w tym filmiku nagrywała, po prostu będzie taki króciutki filmik, zupełnie nieplanowany. A czemu nie? Może tak teraz będę robiła, że po prostu coś mi przyjdzie do głowy, jakaś taka chwila. Wiecie, inaczej jest jak się planuje, a inaczej jak jest spontan, coś przyjdzie do serducha, do głowy i wtedy się człowiek chce z wami podzielić i po prostu popitolić, pogadać, poprawić nastrój, podbudować trochę ludzi, podnieść na duchu, dać kopa w tyłek na rozruch, żeby pamiętać, że po prostu każdy z nas ma gorsze chwile. Każdy z nas ma gorsze chwile. Poczekajcie, muszę wam to pokazać. Taki malutki przerywnik sobie zrobimy. O, proszę. Warto było przyjść chociażby po to, by posłuchać ptaków, i żeby zobaczyć takie cudo natury, prawda? Także moi drodzy, ja idę z baryłeczką. Tak jak powiedziałam, idziemy sobie po prostu tą stroną, gdzie jest cień, bo nie damy rady, nie damy rady. Jest tak gorąco. Ja mam lnianą bluzeczkę. Mam takie awaryjne lniane koszulki, które się lepiej nawet sprawdzają od tych na ramionczka, bo wiecie, len to jest len. To jest po prostu najlepsze, co może być na upały. Krótkie spodenki i jakoś to przeżyjemy. Co prawda do pracy nie mogę założyć takiej koszulki, no bo muszę mieć czarną, no ale to już sobie założę. Przepraszam, na szczęście do pracy mogę nosić takie te koszulki na ramionczka, na ramionczkach, takie wiecie, bez rękawków, wiecie o co chodzi. No i jakoś tam się daje radę, no. Zawsze są ręczniki lodowate ewentualnie pod ręką. Można sobie zapakować do lodówki i potem zakładać na karczycho. Jest twój badyl. Co ty masz? Jak tam nasze kwiatki? Co ty szczekasz? Popatrzmy na nasze kwiatuszki. Ten. Zobaczcie, jakie tu te ładne kwiatuszki. Rozprasza mnie, bo chłopiec przybiegł, siedzi na płocie i się przygląda.
bo dzieci mają wakacje. Chodź, 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 baryłeczko. Także, wiecie, dzieci to są ciekawskie, podglądają. A tutaj to jest teraz tak z dziećmi. Dziecko mówi po angielsku, słyszę, ale to, że dziecko mówi po angielsku, to nie znaczy, że nie rozumie po polsku, bo teraz to jest bardzo dużo polskich dzieci, które się tutaj rodzą. No i wiadomo, że chodzą do angielskiej szkoły, a wtedy mówią i myślą po angielsku. One rozumieją po polsku, ale bardzo często jest tak, że nie chcą mówić po polsku. I nawet między sobą rozmawiają po angielsku. Czemu trudno się dziwić? No kochani moi, no jeżeli tu się dziecko rodzi, tu chodzi do szkoły z angielskimi dziećmi, ogląda angielską telewizję, chociaż często ludzie mają polską telewizję, no ale to są angielskie dzieci już. Jeżeli dziecko mówi, myśli po angielsku, nieraz rozmawiałam z rodzicami, już wam o tym mówiłam, nakręcałam nawet taki odcinek, że po prostu rodzice mają problem z wytłumaczeniem prac domowych na przykład, bo trzeba dziecku po angielsku tłumaczyć, jak ktoś nie zna angielskiego, to jest kiepska sprawa. Albo na przykład przyjeżdżają dziadki do dziecka i wiecie, ani my, ani B nie idzie się dogadać, bo dziecko chce po angielsku rozmawiać. A dziadki, jak to dziadki, często po angielskiego nie znają albo znają podstawowe słowa. Smutne to jest, no ale takie czasy, no kochani. Wiecie, jak to wygląda. Dobra, będziemy chyba kończyć. Po prostu taki filmik z nad stawu. Troszkę pogadaliśmy, troszeczkę widoczków wam pokazałam. Tutaj jest przed nami staw. Ptaszynki śpiewają. Piękna ta trasa, uwielbiam chodzić. Pozarastało wszystko, pokrzywy ogromniaste. Co baryłko? Co baryłeczko? Jeszcze sobie dojdziemy do stawu. Zobaczymy, co słychać na pomoście. I my sobie pójdziemy dalej, a was zostawimy. Ty już prawie suchy jesteś. Jeszcze troszeczkę na karku mokrych włosów zostało. On bardzo nie lubi tego moczenia, no ale widzę, że pomaga. Także trzeba tak robić. No idziesz, idziesz chłopie. Strumyczek. Ruszaj, panie kochany. Widzicie, jak tu zarośnięte wszystko. Muszki latają, nie ma komarów. Sporo z was się uskarża na meszki. U nas meszki były. Były, ale się zmyły. U nas jak się pokazują meszki, to są kilka dni, a potem znikają i już jest spokój. One są okropne, one tak gryzą. Bardzo ich nie lubię. Jak one się pojawiają u nas, to są na wale po drugiej stronie stawu. I wtedy trzeba uciekać, bo jest to nieprzyjemne. Dobra, dotarliśmy. Zobaczcie, ile gęsi na pomoście. O, jest Doris, no tak. No nie, no to ja nie mogę wejść na staw, dlatego że ona zaraz tu podpłynie. Widzicie Doris? Punkcik czarny. Tu są białasy, a tu Doris. I ona już płynie, także kochani, nie, uciekamy, bo ona będzie bardzo zawiedziona. Dziękuję wam, kochani moi ludzie. Takie króciutkie łączenie, ale wiecie, mam nadzieję, że wam poprawiłam humor, że troszeczkę was podbudowałam, przekazałam wam tej dobrej energii, że wam się lepiej na serduchach zrobiło. Ściskam was bardzo, ale to bardzo mocno. Pozdrawiam serdecznie. No i cóż, życzę wam fajnego wieczoru, spokojnej nocy, miłego dnia, co tam macie. Trzymajcie się, moi kochani, w zdrowiu, w miłości, w spokoju. I pamiętajcie, że życie to jest taka właśnie sinusoida, że po prostu nigdy nie będzie tak, że cały czas jest idealnie. Trzeba zawsze pamiętać, wiecie, i z podniesioną głową, i nawet jak coś się złego dzieje, po prostu przeczekać. Nie dołować się, nie dać się ciągnąć w dół, w tę otchłań. No naprawdę mózg jest taki, że nas pogrąży totalnie, potem są te depresje, takie stany okropne, wiecie, człowiek się źle czuje, nie mamy na nic siły. Ja naprawdę wiem, jak to jest. No, trzymajcie się, moi kochani ludzie, i do zobaczenia. Ściskam was bardzo, ale to bardzo mocno. Przesyłam wam moc energii z głębi serducha. Trzymajcie się i nie dajcie się. Pa, pa!